Dzień dobry. W poprzednim odcinku powiedziałam kilka istotnych informacji na temat antyku grecko-rzymskiego. Jak pamiętacie, zaznaczyłam już na początku, że nie da się w tak krótkim czasie powiedzieć dosłownie wszystkiego. Starałam się jednak te kwestie, które są według mnie najistotniejsze. Dzisiaj chciałabym powiedzieć w kilku słowach o antyku judeo-chrześcijańskim, a konkretnie o waszej lekturze, którą powinniście omawiać w pierwszej klasie szkoły średniej, to jest Biblii. Biblia po grecku oznacza księgi, Byblos. Dzielimy ją na Stary i Nowy Testament. Stary Testament jest obszerniejszy, zawiera 46 ksiąg, w Nowym Testamencie zaś mamy ich 27. Stary Testament powstał bardzo dawno temu. Dzisiaj opinie badaczy w tej kwestii są podzielone. Przyjmuje się nawet, że początkowym wiekiem pisania ksiąg starotestamentalnych mógł być 15 lub 13 wiek przed naszą erą. Z Nowym Testamentem jest inaczej. Dotyczy już czasów po przyjściu na świat Chrystusa. I tutaj w tym momencie myślę, że warto podkreślić, iż sam Testament oznacza przymierze Boga z ludźmi. Stary Testament, czyli Stare Przymierze, i Nowe Przymierze, czyli Nowy Testament. Chciałabym tutaj podkreślić, że w Starym Testamencie znajdziecie księgi prorockie, dydaktyczne i historyczne. Podobnie również w Nowym, co znaczy, że księgi są dydaktyczne, a więc pouczające, takie, które mają Wam za zadanie wytłumaczyć pewne prawdy wiary. W Starym Testamencie znajdziecie również słynny pięcioksiąg Mojżesza. To właśnie w Księdze Genezis, Księdze Rodzaju, znajduje się opis stworzenia świata oraz pojawienia się, a potem także wygnania pierwszych ludzi. Biblia to także skarbnica związków frazeologicznych, które do dzisiaj są obecne w naszym języku. Na przykład ucho igielne, kainowe znamie, czy na przykład słup soli. Ale o tym oczywiście, moi drodzy, dowiecie się bardziej na końcu odcinka, kiedy wypiszę Wam dużo związków frazeologicznych z Biblii z ich współczesnym znaczeniem. Natomiast jeśli mówimy o Biblii, to warto zauważyć, że Biblia jest takim dziełem literackim, które powstało w trzech różnych językach. Aramejskim, greckim oraz hebrajskim. W języku aramejskim, może wiecie albo nie, mówił sam Jezus Chrystus. Natomiast elementy języka greckiego znajdziecie oczywiście w Apokalipsie świętego Jana. I tutaj pewne informacje. Otóż, proszę Państwa, Biblia jest także skarbnicą gatunków literackich. Znajdujemy w niej psalmy, poematy i oczywiście istotne z punktu widzenia daty ich powstania przypowieści. Przypowieści biblijne mają specjalną strukturę. Jest oczywiście warstwa dosłowna i warstwa, która jest warstwą alegoryczną. Kiedy weźmiecie pod uwagę jedną z popularniejszych przypowieści, na przykład o synu marnotrawnym, no to rzecz jasna, syn marnotrawny, który powraca do ojca po latach rozłąki i ostroniwszy cały jego majątek, jest oczywiście tutaj ten element realistyczny, ten element, który można powiedzieć jest dosłowny. Natomiast tak naprawdę alegorycznie jest to historia grzesznika, który po wielu, wielu latach grzesznego życia powraca do Boga i zostaje z miłością i radością przyjęty z powrotem na łono, można powiedzieć, Kościoła. Proszę Państwa, Biblia to również znane historie, na przykład historia Hioba. Historia będąca symboliczną opowieścią o niezasłużonym cierpieniu i próbą wytłumaczenia, dlaczego ona tak naprawdę się pojawia w naszym życiu. Proszę pamiętać, że postać Hioba, a tak samo zakład Boga z szatanem, który pojawia się na początku tej księgi, to jedynie elementy, można powiedzieć, metaforyczne. Hiob jest postacią fikcyjną, nigdy nie żył. Tutaj chodzi o pokazanie, proszę Państwa, pewnej idei. Idei człowieka, który nawet w tym niezasłużonym cierpieniu, w tej męczarni, której doświadcza, powinien zaufać Bogu. I nie wątpić. Ważne jest także przesłanie, że cierpienie nie jest wcale bardzo często karą za grzechy. Po prostu jest w naszym ludzkim życiu. I musimy je zaakceptować, podkreślam, w pełni zaufać w tym cierpieniu Bogu. W przypadku kolejnej części Pisma Świętego, Nowego Testamentu, Apokalipsy, mamy do czynienia, moi drodzy, z pewnego rodzaju proroctwem. Księgi prorocze, Apokalipsa to także oddzielny gatunek literacki. Proszę zwrócić uwagę, że cała Apokalipsa jest tak pełna symboli, że do dzisiaj brakuje jednoznacznego rozwiązania wszelkich elementów, które są w niej zawarte.
Mówi się o interpretacji historycznej, mówi się też o interpretacji, którą możemy nazwać futurystyczną, a więc taką, która dotyczy przyszłości. Faktem jest jednak, że symbole z apokalipsy są stale obecne w naszej kulturze. Weźcie pod uwagę na przykład symbol spadającej gwiazdy, symbol smoka, Babilon symbolizujący oczywiście zepsucie i grzech i Nowe Jeruzalem, czyli tak naprawdę raj. Listę symboli, podobnie jak listę związków frazeologicznych, które wywodzą się z Biblii, a w szczególności z Apokalipsy, również umieszczę Wam na końcu tego odcinka. Biblia jest także skarbnicą motywów literackich. Jednym z tych motywów, a w zasadzie bardzo ważnym, bo często pojawiającym się w literaturze, jest, proszę Państwa, motyw i tak naprawdę historia z Księgi Genezis, Księgi Rodzaju, historia stworzenia świata. Musicie bowiem zdawać sobie sprawę, że motyw tej kreacji świata, a więc te 7 dni, w czasie których Bóg świat tworzył, bardzo często będzie pojawiać się w różnego rodzaju utworach literackich. Warto też zwrócić uwagę, że mamy tutaj i postaci, które pojawiają się w kulturze do dzisiaj, chociażby postać Adama i Ewy, praojca i pramatki. Biblia oprócz toposów, czyli stale powracających motywów, na przykład właśnie motywu tego grzechu pierworodnego, jest także źródłem archetypów, czyli pierwowzorów pierwszych postaw. Kiedy mówię o praojcu o Adamie i o pramatce Ewie, to mówię właśnie o archetypach. Archetypem jest także postać Hioba, to archetyp człowieka cierpiącego. Proszę Państwa, gdybym miała, jako człowiek, który zaangażowany jest w egzamin maturalny, wymyślić dla Was jakiś temat związany z Biblią, to myślę, że chciałabym mówić o Księdze Hioba właśnie. I na przykład o temacie dotyczącym cierpienia ludzkiego. W jaki sposób teksty kultury pokazują cierpienie, odwołaj się do fragmentu Księgi Hioba, a także do innych tekstów kultury. I oczywiście za moment, proszę Państwa, podobny fragment, takie można powiedzieć wymyślone przeze mnie temat rozprawki maturalnej, ujrzycie tutaj na ekranie. Co bym chciała podkreślić? Proszę Państwa, w wielu swoich listach pytacie o tezę. Do takiej pracy teza mogłaby brzmieć, iż twórcy dzieł kultury ukazują cierpienie w rozmaity sposób. Często jest to opis cierpień fizycznych. Może to być również przedstawienie cierpienia jako pewnego rodzaju zmagań duchowych. W Księdze Hioba mamy do czynienia z dwoma tymi sposobami. Cierpienie Hioba pokazane jest również, proszę Państwa, jako cierpienie psychiczne, wynikające z faktu utraty najbliższych mu dzieci, jak również i cierpienie fizyczne, bowiem dostaje on różnego rodzaju chorób. Niemniej jednak, mimo iż ludzie zarzucają mu, że musiał czymś obrazić Boga, Hiob jest przekonany, że nie ma w nim żadnej winy. To dlatego nigdy się Boga nie wyrzeka, nigdy nie traci wiary, chociaż oczywiście przeżywa pewien moment, można to nazwać zwątpieniem, gniewem, aczkolwiek zawsze jest Bogu posłuszny, zawsze jest wierny, dzięki temu spotyka go nagroda. Gdybyśmy chcieli, proszę Państwa, mówić o pokazywaniu cierpienia w tekstach kultury, to proszę, żebyście zwrócili uwagę na przykład na motyw cierpienia pokazany w Lamencie Świętokrzyskim, a więc Matka Boska jako kobieta, zwyczajna kobieta, która cierpi po stracie ukochanego dziecka. Warto też zwrócić uwagę na motywy cierpienia pokazane w literaturze okresu wojny i okupacji. Na przykład w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego dominuje behawiorystyczna metoda opisu. Bohaterów poznajemy wyłącznie na zasadzie ich zewnętrznych zachowań. Ale dostrzegamy, że w tej prostocie i w tej, można powiedzieć, pewnego rodzaju jaskrawości tych wydarzeń, ci bohaterowie bardzo cierpią. Przecież, proszę Państwa, na przykład w opowiadaniu, właśnie, w opowiadaniu Proszę Państwa do gazu, ci ludzie muszą sobie zdawać sprawę z tego, że idą na śmierć. Jeżeli miałabym podsumować antyk judeo-chrześcijański, to chciałabym, żebyście zapamiętali z niego podstawowe terminy. Topos, archetyp, a także nazwy gatunków literackich. Przypowieść,
psalm, poemat. No i oczywiście znaczenie apokalipsy. A te rzeczy, o których mówiłam, że pojawią się na końcu, obejrzycie za chwilę.